Jesteśmy tu również, aby podziękować wszystkim za ich życie, za ich działalność na rzecz wolnej ojczyzny. Wszyscy oni byli zaangażowani w organizację życia politycznego, gospodarczego, społecznego, życia polskiego zaraz po I wojnie światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To była elita naszej Suchowoli. Zginęli, ale tak jak ksiądz proboszcz wspomniał podczas kazania, ich życie, ich ofiara dała owoc. Dzisiaj możemy się cieszyć z wolnej Polski, z tego, że mówimy właśnie po polsku. Ze swej strony pragnę zadeklarować i zobowiązać się do tego, że każdego 9 sierpnia będziemy pamiętać o tym wydarzeniu. Będziemy również i tutaj, każdego 9 sierpnia, czcić pamięć ofiar tego bolszewickiego mordu. Oddawali swoje życie, żeby Polskę uratować. I udało się, Szanowni Państwo, uratować. Ci wszyscy, którzy ponieśli największą ofiarę, oddali swoje życie, ale przede wszystkim rodzina bardzo mocno cierpiała, że ich najbliższy odszedł na wieczną pamięć. Mamy te miejsce do upamiętniania i o przypominaniu o historii, że narodziła się Polska, i nie zapominajmy o tych miejscach, o tych ludziach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Cześć i chwała bohaterom. Trzeba nam było czekać aż 100 lat, ażeby przywołać pamięć o 5 poległych tu, zabitych tu mieszkańców waszej gminy, gminy Suchowola, i oddać im cześć. I chociaż o nich niewiele się mówiono, a nawet ze względu na poprawność polityczną, prawdę o nich zafałszowywano. Za swój patriotyzm zapłacili przelaniem krwi, a wiele rodzin prześladowaniami różnego rodzaju i typu. Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Marna waluta, nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił. Ale nie tutaj, nie w Suchowoli, bo tutaj trwa ta wieczność właśnie dzięki pamięci, którą czcimy tych, którzy zostali zamordowani, którzy przyłożyli rękę do budowy naszej niepodległej ojczyzny. Jako przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że znajdujemy ludzi, którzy pomagają nam realizować nasze zadania, bo utrwalanie tej pamięci, także w Spiżu, w kamieniu, w marmurze, jest naszym obowiązkiem. My przyłożyliśmy swoją rękę do tego, właśnie finansując odnowienie tego pomnika, tak jak wielu innych w naszym województwie, ale dzięki temu mamy nadzieję, że wartości, które przekazali nam nasi przodkowie, które możemy scharakteryzować najkrócej jako Bóg, honor, ojczyzna, będziemy przenosili w lata następne.
Chciałam powiedzieć o czymś takim, że Suchowola zawsze mi się kojarzyła tylko i wyłącznie z tym pomnikiem. I to było miejsce, o którym wiedziałam tyle, że moja babcia gdzieś tam przez jakieś ogrody, przez jakieś zarośla biegła za furman, gdzie był wieziony jej mąż i chciała koniecznie zobaczyć, gdzie ich ci bolszewicy wywożą. I pomyślałam sobie, że ja w zasadzie zawsze z Suchowolą kojarzyłam tą swoją babcię, która się przez te zarośla przedziera, gdzieś tu biegnie. I ona nie była babcią, która ma siwe włosy. Ona była babcią, która miała 20 lat. Nigdy nie pomyślałam do końca, jak to było. Ja wiem, że zostali zabrani, wiem, że stoi tu pomnik, ale nie chcę nigdy pamiętać tego miejsca, tego momentu, kiedy ta tragedia nastąpiła. Ja sobie nie umiem wyobrazić, jak ta młoda kobieta, która w taki jakiś sierpniowy dzień, cudowny pewnie jak dzisiaj, mogła przeżyć to wszystko. Jaka to była straszna dla niej tragedia. Bardzo boleliśmy nad tym, że ten pomnik jest w opłakanym stanie. Zastanawialiśmy się, jak byśmy mogli pomóc. Ja się nie spodziewałam takiej pięknej uroczystości. Ja się spodziewałam, że my zamówimy mszę świętą, będziemy w kościele, przyjdziemy tu sami, złożymy kwiaty. Ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna wszystkim, panu burmistrzowi, wszystkim, którzy tutaj przyczynili się do tego, że ten pomnik ma taką szatę. Bo ja myślę, że powinniśmy my, no to pokolenie, robić wszystko, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jak kiedyś było, żeby tu się zatrzymali, czasem pomyśleli i żeby czas nie zatarł pamięci o tamtym strasznym okresie, o tych tragediach, które zawsze wojna z sobą niesie, które jako dziecko myślałam, wojna to dla mężczyzn. My kobiety nie chcemy wojny, my chcemy spokoju. My chcemy chować nasze dzieci w pokoju. I ten pomnik też bardzo chciałam, żeby nie popadł w ruinę. Tak jak pamięć ludzka, która jeżeli się nie wspomina, jeżeli się o tym nie mówi, to się zatraca to wszystko. I czasem taki pomnik zrujnowany, ktoś mówi, o tutaj stał jakiś pomnik pewnie. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że ten pomnik właśnie będzie jeszcze służył przez kolejne lata. I chciałam powiedzieć, że chyba Bogu powinniśmy jeszcze dziękować, że możemy odnawiać pomniki, a nie musimy stawiać nowych.